Ojejcie, jak mi jeszcze raz naprawdę bardzo dobrze. Po raz kolejny raz ja się rano obudziłem, wstałem i znów będę mógł w tym pięknym życiu żyć, w naszym pięknym kraju, w tych pięknych czasach, bo czasy mamy takie fantastyczne. Możemy rano wstać, siedzieć w domku i pozałatwiać tyle innych spraw, bo mamy już taką technikę, że normalnie to w ogóle jest szok totalny. Już nawet od dzieci teraz można. Przecież teraz to już rodzice mają naprawdę super. To nie muszą naprawdę się tak cały czas zajmować z tym dzieckiem. Bo nawet od drugiego roku życia jest takie coś jak piękny telefon komórkowy. Wystarczy dać dziecku ten telefon, rzucić fajną bajkę i on ma taką radiokę. Przecież to w jedną sekundę ma tyle informacji, miliony obrazków. Prawda. To nie ważne są te jakieś powiedzmy te treści, które są zawarte w słowach. Wystarczy takie fajne obrazki i wtedy jest takie BUM! Na przykład dziecko się tak jest tak bardzo pozytywnie zakręcone. Już napiszę, że to chodzi, żeby być przecież już od dziecka zakręconym. Naprawdę jest fantastycznie. Dawniej to jakieś były takie durnowate te bajki, jakieś Reksa, Bolki, Lolki, jakieś Rumcajse, czy jakieś tam kreciki, nie, to było, to takie durniowate było, no, a teraz naprawdę dzieci się bardzo fajnie potrafią zająć sobą, będąc zakręconym, tak takie dziecko sobie fajnie dorasta, ale jak już jest takie starsze, to też nie musi wychodzić z domu, bo on sobie przyjaciół ma, włączy taki komputerek i on ma tyle przyjaciół, po prostu jest tak naprawdę fajnie w ogóle i sobie normalnie może jeść popcorn i sobie zaprzyjaźniać się i tego, a później jak dorosną, no to pewnie, no to się mogą spotkać przecież w parku taka cała grupa, na przykład jakieś tam wymieniać doświadczeniami, jakichś tam specyfików sobie zażyli, jest naprawdę bardzo fajnie, to jest fajne rzeczą, a w ogóle to w domu jak się jest, to jest telewizor taki piękny, naprawdę to jest fantastyczne, to jest w ogóle okno na świat, to bardzo mocno rozwija, prawda, bo teraz chciałem, po co to książki jakieś, to kłóci się, to takie ciężkie, co trzeba czytać, a tu tyle pięknych, mądrych rzeczy jest w samej wystarczy telewizji. Przecież od rana, jak włączymy telewizor, to wiadomości są, one są naprawdę takie ciekawe, tak, bo na przykład tu gdzieś bomby są, lecią, tam strzelają, a tam na przykład gdzieś jakiś gaz wybuchnie, to takie ciekawe, czy autobus na przykład się przewróci, to jest ciekawe, no przecież po co to pisać o, nie wiem, jakichś takich rzeczach, że niby to dobre, że o jakichś tam artystach, prawda, czy tego, to po prostu nie ma sensu. Artystach, czy te na przykład te teatry są, to po co one teraz te teatry? W domu człowiek siedzi, tyle mądrości przecież może, a w teatrach to jakieś takie głupotstwa się po prostu pokazuje, to bez sensu. A tu my mamy przecież w telewizji wspaniałych tych aktorów, no. Mamy przecież dwóch aktorów po prostu i reszta to statyści. I przynajmniej tych aktorów kochamy i ich rozpoznajemy. Reszta to po co to? Po co to, no. Oczywiście czasami się trafiają naprawdę bardzo dobrzy aktorzy, no świetni w takich paradokumentach i te treści są takie wspaniałe, to tak przyciąga na przykład Stasiu zdradza Kalinkę, prawda, a ona na przykład wynajmuje detektywa i oni tak świetnie grają, wtedy naprawdę człowiek może się uczyć o wielkich wartościach, rozumiejąc to wszystko naprawdę i teraz też się nie rozpieszcza właśnie aktorów, żeby sobie nie myśleli, że oni są tacy po prostu rozpieszczani. Pewnie, że ci, co są bardzo znani, tych dwóch aktorów, prawda, to oni muszą być wynagradzani odpowiednio, ale taki normalny aktor, niech on troszkę nabierze pokory i teraz są piękni, a teraz oni nie rozpieszczają. Taki aktor, który ma tylko stanąć za statystować, dostaje aż po prostu 55 zł brutto. Tak. To po co to rozpieszczać? To teraz my naprawdę mamy fajne czasy. Albo na przykład te takie komy, te kabarety, które są naprawdę są piękne, one są rozwijające. One teraz w ogóle to cierpią te zdjęcia, bo na przykład takie Ferdy Durkę,
Tak, tam była wojna na miny i teraz właśnie w tych kabaretach jest pięknie, bo to jest wojna na miny, bo to jak się taką zrobi im badziem, miny to takie kowy, to naprawdę wtedy wszyscy się śmieją, naprawdę. A jeszcze jak jest w ogóle, jeszcze popis w ogóle różnych tych kreacji po prostu i to damskich, bo taki mężczyzna naprawdę zawsze bierze za kobiety, to taki kowy, co a jeszcze jak do budzi sobie nabierze tego papieru toaletowego, i to wygląda. I wtedy tak na przykład ci, co tam siedzą, to są bardzo szczęśliwi, bardzo, bo to widać, że są bardzo szczęśliwi, bo tak po prostu naprawdę, jak ta kamera tam pójdzie, to wtedy ci ludzie, takich dużo, tak nagle do tego brawa biją, tak się śmieją, cieszą, bo na przykład ktoś powie dupa i to takie śmieszne jest naprawdę, takie śmieszne, jakie to mądre, dajcie to te kabarety, to dajcie spokój, to brali jakiegoś tam, nie wiem, Tuwima brali, czy jakiś tam Boj Zieleński, który też nie był kabarecik, jakiś tam zielony balonik stworzył, a dajcie spokój, jakieś dudki były, to jest dudki, niech sobie podudatkają jak te dudki, no albo jak na przykład taki jakiś kabarecik, pan Dziewoński z panem Michnikowskim o jakimś sęku zrobili, to gadali o tartaku, a na końcu pierwszy morda, to normalny skandal, czy jakieś tam kabarety tego pani Olgi Lipińskiej. To nie, teraz to naprawdę są bardzo na poziomie i po prostu korzystają z literatury naprawdę takiej po prostu roboczej, tak naprawdę. Bo to nie ma sensu, to te książki to one są już w ogóle niepotrzebne. Tak samo jak mówiłem, teatry to jakieś bzdurnostwa pokazują. Telewizja jest naprawdę bardzo fajną wartością i można się dużo nauczyć. W szkole też jest teraz fajnie, dzieci nie muszą być zestresowane i nie muszą tak codziennie chodzić te ze szkoły, bo sobie z domu siedzą, sobie jedzą chrupki kukurydziane i się uczą po prostu zdalnie i są wtedy mądre, bo są w ogóle nie zestresowane. No w ogóle. Nie wiem, jak nie wiem, czy ja jutro będę miał siłę po prostu też porozmawiać na temat tego fantastycznego życia w naszym kraju, w państwie w ogóle to, i w ogóle na świecie. To jest tak super w ogóle, bo ja się cieszę, jak się wszyscy cieszą, bo ja bardzo ludzi kocham i chciałbym po prostu, żeby wszyscy byli zadowoleni, tak jak po prostu ja jestem zadowolony z życia. No.